Historia lubi się powtarzać, dlatego warto znać i rozumieć przeszłość, by w czas zauważyć niepokojące sygnały i zapobiec tragicznym wydarzeniom. Dzisiaj opowiemy Wam o Powstaniu Styczniowym. Zacznijmy od umieszczenia tego wydarzenia na linii czasu. Każdego roku, 11 listopada, każdy z Was bierze udział w obchodach Dnia Niepodległości Polski. Ubieramy się na biało-czerwono lub przypinamy kotyliony. Rozmawiamy o 123 latach niewoli czy o Józefie Piłsudskim. Śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego i w ten sposób czcimy wydarzenia 1918 roku. Na pewno też słyszeliście o trzech rozbiorach Polski, gdy Rosja, Austria i Prusy podzielili terytorium Polski i kraj zniknął z map świata na 123 lata. To są lata 1772, 1793 i 1795. A Powstanie Styczniowe wydarzyło się pomiędzy rozbiorami i odzyskaniem niepodległości, czyli w roku 1863. 68 lat po trzecim rozbiorze i 55 lat przed odzyskaniem niepodległości, więc prawie pośrodku niewoli. Pewnie chcecie zapytać, co to powstanie? Już Wam mówię. Powstanie to zbrojne wystąpienie ludności przeciwko władzy w celu odzyskania niepodległości. 13 stycznia uczyliście się o wydarzeniach 1991 roku na Litwie. Czy to było powstanie? Nie. Po pierwsze, ludzie nie zbierali się, by odzyskać niepodległość, gdyż już byli wolni i chcieli tę wolność obronić. Po drugie, ludzie nie mieli w rękach broni, tylko flagi narodowe. Powstanie w Polsce wybuchło, gdyż naród żył w niewoli i chciał wolność odzyskać. Pewnie niektórzy z Was pomyśleli, dlaczego to wydarzenie nazwano powstaniem, a nie wojną. Otóż wojny wybuchają pomiędzy państwami. A w 1863 roku Polska nie istniała jako państwo. Skomplikowane? To spróbuję wytłumaczyć inaczej. W gimnazjum są dwie klasy, D i E. Pewnego dnia kłócą się, nie mogą dojść do kompromisu i zaczynają między sobą walczyć. Jak nazwiemy tę sytuację? Powstaniem czy wojną? Kto pomyślał o wojnie, miał rację. A teraz inna sytuacja. Klasa E przegrała wojnę i wszyscy uczniowie z klasy E trafili do klasy D. Tym uczniom, którzy kiedyś uczyli się w klasie E, żyje się gorzej. I pewnego dnia ich cierpliwość się kończy i oni stają do walki. Czy to będzie wojna, czy powstanie? Dobrze myślicie. To będzie powstanie. Wyjaśniliśmy już, co to powstanie. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego styczniowe? Ponieważ wybuchło 22 stycznia na terenach Polski. Zaznaczam, na terenach Polski. Nie w Polsce. Gdyż w 1863 roku Polska nie istniała. Krótko wyjaśnię, dlaczego doszło do rozbiorów. Otóż sprawdziło się powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W Polsce było sporo kłótni, gdyż jednym żyło się dobrze, drugim źle. Sytuacja stała napięta i należało coś zmienić, ale ci, którym żyło się dobrze, nie chcieli zmian. Można powiedzieć, że Polska była chora i słaba. Kiedy człowiek jest chory, można go krzywdzić, a on nie będzie miał siły, by się bronić. Więc Austria, Rosja i Prusy skorzystali z choroby Polski i pozabierali sobie jej terytoria. Rosja zabrała najwięcej. 462 tysiące kilometrów kwadratowych i 5,5 miliona mieszkańców. Ile to? Pod względem obszaru 7 Litw i pod względem liczby mieszkańców 2 Litwy. Widzicie na mapie, że nasze tereny również znalazły się pod zaborem rosyjskim, więc wasi pradziadkowie mogliby wam opowiedzieć, jak się żyło. A żyło się źle. Po pierwsze, trwała rusyfikacja, czyli nie można było uczyć się w języku ojczystym. W urzędach wszystkie sprawy należało załatwiać tylko po rosyjsku. Ci
Ciekawa jestem, czy bylibyście zadowoleni, gdybyście stali świadkami chińszczyzacji. Gdyby teraz Chiny zawładnęły Litwą, kazali uczyć się tylko po chińsku, oglądać tylko chińską telewizję, w domach mówić tylko po chińsku, obchodzić tylko chińskie święta. Chyba nie. Nic więc dziwnego, że w sercach ludzi gromadził się gniew i chęć wolności. Dlatego doszło do powstania. Podczas lekcji o wydarzeniach 13 stycznia słyszeliście, że byli liderzy, którzy kierowali procesem odzyskania wolności. Tak też było w przypadku powstania styczniowego. Powstał Komitet Centralny Narodowy, który przygotował całą akcję. Przede wszystkim zbierał ludzi do walki. Musiał to robić bardzo ostrożnie, by car nie zorientował się, że naród planuje odzyskanie wolności. W owych czasach nie było telefonów i internetu, a do ogarnięcia było rozległe terytorium. Jakie? Ściągą może posłużyć herb powstańców. Widzimy na nim Orla Białego, czyli godło Polski, pogoń, godło Litwy i Michała Archanioła, godło Rusi. 22 stycznia 1863 roku w Warszawie Komitet Centralny Narodowy ogłosił wybuch powstania styczniowego. Tym dokumentem komitet przekształcono w tymczasowy rząd narodowy, który wzywał do walki mieszkańców Polaków, Litwinów, Rusinów i Żydów. Ten też dokument znosił pańszczyznę, czyli podział na panów i chłopów i traktowanie wszystkich ludzi równymi i wolnymi. Ludzie, którzy wcześniej byli chłopami, otrzymali ziemię, którą uprawiali na własność. Nie rozumiecie, czemu zniesienie pańszczyzny było tak ważne? Teraz wasi rodzice pracują i otrzymują wypłatę. Część wypłaty idzie na podatki, a druga część zostaje dla rodziców. A u chłopów nie było takiej możliwości. Wszystko, co zebrali, musieli oddać dla swego pana. Więc zniesienie pańszczyzny musiało zachęcić ludzi do walki, gdyż w wolnej Polsce mieliby wolność dla siebie. Ale car również wydał taki ukaz, więc chłopi, odzyskawszy wolność, nie mieli potrzeby walczyć o wolność. Co innego młodzi szlachcice, których siłą zabierano do wojska rosyjskiego podczas tzw. branki. To była ściśle tajna akcja, odbywała się w nocy. Na szczęście części młodych mężczyzn udało się dowiedzieć o tej akcji i ukryć się w lasach. Właśnie branka zmusiła liderów do przyspieszenia wybuchu powstania, które nie było do końca przygotowane. Dlatego, mimo że trwało cały rok, ostatecznie poniosło klęskę. Niepowodzenie było też spowodowane podziałem wśród powstańców, gdyż były dwa obozy – czerwonych i białych. Jedni chcieli walczyć z użyciem broni, inni chcieli walczyć słownie, rozmawiając. Konstanty Kalinowski. Pomnik, którego stoi przy Centrum Kultury, należał do grupy czerwonych i zachęcał do powstania zbrojnego jak najwięcej ludzi. Zawdzięczając jego agitacji, oddziały powstańców działające na Białorusi były liczne, gdyż potrafił przekonać chłopów, że ich odzyskana wolność nie jest pełna, gdyż ciągle jeszcze są w niewoli. Za swoją działalność Konstanty Kalinowski został ogłoszony dowódcą powstania na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niestety, w oddziałach Kalinowskiego był zdrajca, dlatego władze carskie schwytały go i skazały na karę śmierci. Póki czekał na wykonanie wyroku, napisał listy z podszubienicy, a 22 marca 1864 roku został powieszony na Placu Lukiszkim w Wilnie. Ciało Kalinowskiego wywieziono na teren mieszczącej się w owym czasie na górze zamkowej twierdzy wojskowej i wrzucono do dolu ze związanymi rękoma i zasypano wapnem. W 2017 roku na górze Giedymina trwały prace skierowane na ratowanie usuwających się zboczy. Wykopano dół, w którym miała być ustawiona konstrukcja i zauważono ludzkie szczątki. Zawolano archeologów, którzy odnaleźli 14 dołów, z których wydobyli 20 szkieletów.
Rozpoczęły się żmudne prace i identyfikacje, korzystając z wiadomości historycznych, parametrów fizycznych osób, zdjęć, kronik, kaźni i materiału genetycznego. Zidentyfikowali dwóch przywódców powstania: Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego, którego identyfikacja była najłatwiejsza, gdyż na palcu miał założoną obrączkę ślubną z napisem Zygmunt Apolonia, 11 sierpnia, 30 lipca 1862 rok. 22 listopada, po ponad 150 latach od śmierci, zostali uroczyście pochowani w kaplicy na wileńskim cmentarzu Rosa. Na pogrzebie byli obecni prezydenci Litwy i Polski, wielu ważnej rangi gości oraz kilka tysięcy ludzi z Litwy, Polski i Białorusi, a wśród nich harcerki i harcerze z solecznickich drużyn Step i Zodiak. Powstanie zostało stłumione. Przywódcy zamordowani, walczący skazani na ciężką pracę i życie na Syberii. Wolność nieodzyskana. Czy warto było? Gdyby nie było powstania styczniowego i innych, które wybuchały podczas 123 lat niewoli, Polska nigdy nie powróciłaby na mapy świata. Powstania były oznakami, że naród żyje, że są ludzie, którym ważny jest nie tylko dzień dzisiejszy, czy pełna miska zupy, a przyszłość dla późniejszych pokoleń. Jeżeli walczył dziadek, wnuk, gdy dorósł, szedł dokończyć dzieła swego dziadka, mając w sercu nadzieję, że być może mu się uda i jego wnukowie będą żyli w wolnym kraju. Każdy z nas rodzi się z misją zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastał. I to od nas zależy, czy w ciągu swego życia będziemy dbali o miski pełne zupy, czy o piękne jutro dla naszych dzieci i wnuków.